powiedział kiedyś mądry facet. I ja to dzisiaj także wiem, że nie ma jak daleki spacer. Daleki spacer z psem. Są durnie, którzy wielbią pracę. Nie wiedzą, co to znaczy tlen. A mnie najbardziej kręci spacer. Daleki spacer z psem. Wiernym pilnuje mnie spojrzeniem. Zna każdy gest i każde słowo. I to, co w nim najbardziej cenię, że nie chce bawić mnie rozmową. Thank you.
mamy zjawiska. W ogóle to tu był ród Rzewuskich i właśnie oni ufundowali tą cerkiew. Ikonostas, kioty boczne są po renowacji. Właśnie dopiero po renowacji okazało się, że jest to ten silny niebieski kolor, imitacja marmurków, no i właśnie dużo złota na tych ozdobach. No i właśnie, to teraz proszę sobie wyobrazić, że ta cerkiew była niebieska, wchodziło się do cerkwi i sufit był niebieski, a na suficie były złote gwiazdki, czyli rzeczywiście no, tak jak w niebie. Więc jak widać nawet na zdjęciu, że rzeczywiście te później kiedyś tu były takie małe, takie no boso i tak iskry leciały. Ja myślę, że tu kowal w części, tak, środkowej. No. I ona ma właśnie chore stopy. No bo w kurze jest to jakaś wygląda. A takimi miechami to organy napędzałem. Muchałem na organach grał. Tak, okay. Nawet cytaty modlitw, a u nas data jest pod świętymi obrazami. Bo to też jest bardzo ważna ściana, ze świętymi obrazami. No i właśnie to był taki domowy sejf, za obrazami były dokumenty, pieniądze oczywiście,
No tak jak u nas tutaj wierzba, czyli palma, bo palmową niedzielę święcono palmę. No i też główna izba, najważniejszy piec dodawał ciepło i jedzenie. No i to też sypialnia, bo jest łóżek bardzo dużo tutaj pod oknami łóżka, ale to twarde, ta ława to też jest do spania, no i kołyska. Tak a propos, 7 synów wykołysała. Mamy też bardzo ciekawe szafy. To taka, to jest szafa kufry. No tutaj szafa prawie taka regałowa, ale bardzo piękna jest w bakierzu. Więc jak gospodyni kupiła garnki, to wzywała druciarza. Teraz już nie ma tego zawodu. Kiedyś był i druciarz przychodził i związywał.